Już w piątej minucie Wisoka obejmuje prowadzenie po bramce Kaspra Majka i podaniu Andrzeja Wójcika. Minuta i mamy już 2-0 dla biało-zielonych. Ponownie Kasper Majk, a zagrywał Kamil Piątek. Znakomicie egzekwował Kasper Majk. Autorem Jakub Szewczyk po zagraniu Damiana Boczka. W czasie gry Damian
Łanucha podwyższana 6-0 z rzutu karnego. 11 wywalczył Łukasz Patera.